Yo! Dzisiaj pokażę Wam, jak skonfigurować sobie dodatkowy licznik do Waszej kierownicy, albo jak gracie na padzie, nie ma znaczenia. Jeśli chcecie mieć tak jak ja, zobaczcie sobie, czyli jeden licznik tutaj za kierownicą i drugi licznik tutaj pokazujący Wam dowolnie, co tam będziecie chcieli. Fajnie, że akurat mam tego laptopa, to mogę Wam to łatwo pokazać jakby z jednego miejsca, z jednego stanowiska, wszystko ładnie pokonfigurować razem z Wami. Więc tak, pierwsze co, musicie sobie pobrać SIM dashboard ze strony internetowej. Wpisujecie sobie po prostu SIM dashboard PC w wyszukiwarkę i powinno Wam to wyskoczyć. Nie wiem, czy dobrze widzicie, tutaj jest strona internetowa. Wszystkie linki, które są potrzebne do tego macie w opisie tego filmu, wszystko co jest Wam potrzebne, nie? I tutaj klikacie sobie, żeby pobrać tą aplikację, a następnie ją instalujecie. Ja już to zrobiłem wcześniej i właściwie teraz nie musicie nic specjalnego robić, musicie tylko mieć komputer podłączony do tej samej sieci co telefon. Ja mam komputer podłączony przez przewód LAN do routera, a router jest połączony z telefonem poprzez Wi-Fi. I teraz przejdziemy sobie do konfiguracji telefonu. Od razu mówię, że jest to bardzo proste i każdy z Was powinien sobie poradzić z konfiguracją dodatkowego licznika, jeśli tylko posiadacie jakikolwiek telefon. Po prostu możecie to skonfigurować. Pokażę Wam na przykładzie Xiaomi Redmi 9 bodajże to jest, taki zwykły telefon. Musicie sobie wejść w Play Store i Google Play, Google Store, nie wiem, bo nazwijcie to jak chcecie i wyszukać sobie aplikacji SIM Dashboard. Tak wygląda ta ikonka aplikacji i sobie ją pobieracie. Ja już mam ją pobraną. Otwieracie sobie tą aplikację. Gdy macie ją otwartą, wygląda ona sobie tak. Macie tutaj jakiś pusty. Tutaj generalnie są też tutoriale, których możecie sobie używać, ale jak chcecie zrobić sobie to szybko, no to zapraszam Was do wideo. Patrzcie, tutaj macie wszystkie gry, które możecie sobie wybrać, jakby konfigurację do nich i tak dalej. Ale do tego sobie jeszcze przejdziemy. Najpierw klikacie tą na samej górze taką strzałeczkę. Jak klikniecie sobie tutaj te trzy kreski, to tutaj macie taką strzałeczkę, zjeżdża Wam automatycznie do samego dołu i tu macie settings, czyli ustawienia. I Was interesuje w tym momencie tylko ta opcja tutaj na górze. Czyli wybieracie sobie PC, jak gracie na PC-cie, jak na Xboxie, to na Xboxie, ale ja pokazuję Wam, jak to skonfigurować na PC-cie. I tutaj macie Setup Your PC. Ja nie wiem, czy ta aplikacja jest w języku polskim, ja Wam pokazuję w języku angielskim. Też powinniście się domyśleć, bo mniej więcej te opcje są rozmieszczone, no tak jak tutaj u mnie, nie? Więc tutaj sobie wybieramy Setup Your PC. Mam jeszcze dokładnie, o. I wybieracie sobie tutaj po kolei, nie? Wybieracie sobie, ja wybieram sobie poprzez Wi-Fi połączenie. I ważne jest to, żeby Wasz komputer był podłączony do tej samej sieci co telefon, bo inaczej Wam się to nie połączy, nie? Wybieracie sobie Next i automatyczna konfiguracja. Wybieracie sobie Next. I tutaj ja mam dwa serwery, jeden to jest mój desktopowy serwer, a drugi to jest mój laptop. Wybieram sobie laptopa i w momencie, kiedy pokazują Wam się tutaj jakieś liczby, to oznacza, że połączenie po prostu działa. Ja Wam tutaj jeszcze tylko o. To znaczy, że połączenie działa i możecie od razu kliknąć Next. Tutaj możecie to pozaznaczać. Tutaj OK. I finish. I teraz ważna rzecz, nie od razu to połączenie będzie widoczne na ekranie waszego komputera. Będziecie musieli odczekać tam minutę albo dwie, zanim wasz telefon się pojawi. I widzicie, że mamy skonfigurowane dwa urządzenia, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy sobie skonfigurowali jeszcze jakieś dodatkowe urządzenie. Na przykład mój dodatkowy telefon prywatny. I tutaj sobie po prostu klikam Setup PC, pyk, wybieram sobie Wi-Fi, nawet jedną ręką mogę nawet robić. Automatyczna konfiguracja, wybieram sobie w tym wypadku laptopa, bo no laptop nam chodzi. I już widzicie, że na razie jeszcze to urządzenie nie jest tutaj wylistowane, ale już dostaję tutaj dane od laptopka, od mojego serwera. Klikam OK. Jest to bardzo proste, zobaczcie, to jest jednoręczna konfiguracja, nie? Pyk.
I macie gotowe. I zobaczcie, że ten telefon od razu mi się nie pojawia tutaj na liście, nie? I tyle. I ten telefon, co sobie skonfigurowałem dodatkowo, wpinam tutaj. Pyk. I już mam dodatkowy licznik. Jeszcze tu mam dodatkowy licznik. Jeszcze tu mam dodatkowy licznik. No i nie pozostało nam nic innego, jak odpalić grę. W przypadku Forzy konfiguracja jest trochę skomplikowana, ale akurat w Sim Dashboard robi poradniki do każdej gry, którą obsługuje, więc jeśli wam coś nie działa, na przykład w Euro Trucku, musicie przeczytać, co jest napisane tutaj i sobie wydedukować z tego. Do każdej gry jest oddzielny poradnik. Jeśli chodzi o Forzę, zrobiłem poradnik na ten temat, jak połączyć. Spada mi ten drugi telefon. Robiłem wam poradnik odnośnie tego, jak połączyć sobie telefon do Forzy Horizon. Tutaj musicie sobie w opcjach gry wpisać, jakby, żeby gra wysyłała wam telemetrię do serwera, a serwer będzie przekazywał ją do telefonów. I to właściwie cała filozofia. Mogę wam jeszcze pokrótce pokazać, jak to wygląda w grze. Muszę wam przyznać, że w ogóle na tym laptopie Forza ładuje się niesamowicie szybko. Ale to nie szkodzi. Zobaczcie, klikam continue teraz. I ja nie mogę, ten laptop tak szybko ładuje tą grę. Kliknąłem przed chwilą, nie wiem ile to potrwa. Kilka sekund. 10 sekund około? Nie mam pojęcia, ale za chwilę będziemy od razu w garażu. O, patrzcie już. Niesamowite to jest. Tutaj jest gra zainstalowana też na dysku SSD. Tak jak na moim komputerze stacjonarnym, ale jakimś cudem to się tutaj jeszcze szybciej ładuje niż na stacjonarce. Nie wiem, od czego to zależy. Dobra. I teraz musimy sobie wejść do takiego głównego menu, czyli wychodzimy z garażu. Pyk. Jeszcze tutaj nam się nic nie pokazało. Ten telefon jeszcze mi się nie połączył. Nie wiem czemu. A ten się powinien już połączyć. Tak, już się widzicie, że połączyło. Pokazało się AWD. I tutaj nam się wbiła jedynka. Także jak dodaję sobie sprzęgło, klikam sprzęgło, to widzicie, że działa. Tak samo hamulec i tak samo gaz. Ja sobie tak zrobiłem, bo to ciekawie wygląda. Tu już mamy prędkościomierz działający. I pyk. I jeśli chcemy, żeby gra wysyłała nam telemetrię do serwera, no bo na tym nam zależy, jeśli chcemy, aby serwer wysyłał tę całą telemetrię do telefonów, no to musimy wejść w ustawienia, musimy wejść w ustawienia interfejsu i tutaj musicie włączyć coś takiego, co się nazywa Data Out. Dobrze to widać? Tutaj macie takie coś Data Out i tu musicie wpisać adres IP, ten wewnętrzny wasz, 127001. I ważne jest też oczywiście, żeby podać odpowiedni port. I to, jakie wydane musicie wpisać, macie wylistowane dokładnie też i tutaj, więc no, tak jak mówiłem, macie poradnik odnośnie tego w aplikacji na serwerze bezpośrednio, nie? I wtedy ten serwer wam przesyła wszystko. O, zobaczcie! I teraz dopiero pojawił się ten mój dodatkowy telefon, który sobie teraz jedną ręką skonfigurowałem, ale mimo wszystko jeszcze nie pokazuje mi, że Forza Horizon 4 jest odpalona, więc coś tutaj w konfiguracji telefonu jeszcze nie gra. A, już wiem, o co chodzi. Byłem w edycji designu. Jak jest się w edycji designu, to się ten ekranik tutaj jakby nie odświeża, ale jak się z tego wyjdzie, to już wszystko nam działa. I teraz wrócę sobie do gry. Wejdę sobie. Pyk. Jestem w Audi R8. I zobaczcie, tutaj mam taki design, nie wiem, bekowy zrobiony, ale wszystko działa. Na tym budziku, na tym i na tym. Więc jest to naprawdę bardzo prosta konfiguracja. Każdy z was powinien sobie z tym poradzić, nie? Widzicie, że to działa. No akurat uderzyłem w drzewo, bo się patrzę na 5 ekranów jednocześnie, ale no jest to bardzo proste i czy to konfigurujecie jeden telefon, czy dwa, czy trzy, jakby nie ma to żadnego znaczenia, nie? Wszystko będzie wam działać tak samo jak na tej pierwszej konfiguracji. No i to tyle, ziomeczki. Mam nadzieję, że rozwiałem wasze wszystkie wątpliwości co do tego, w jaki sposób konfigurować dodatkowy licznik
do Forza Horizon czy do każdej innej gry wyścigowej, która jest obsługiwana przez tą aplikację. Są jeszcze inne aplikacje, które możecie używać, tak samo jak Sim Dashboard, ale Sim Dashboard jest chyba taką aplikacją, która jest najbardziej przyjazna dla użytkownika. Ja lubię takie sprzęty, wiecie, ja się tym interesuję, ale ten telefon stwierdziłem, że będzie lepszym licznikiem niż kamerą, więc jest sobie tutaj przy moim stanowisku. Bardzo Wam dziękuję, że byliście na tym odcineczku. Mam nadzieję, że rozwiałem Wasze wątpliwości. Trzymajcie się ciepło. Hejas.